10 fotografów, których trzeba znać. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o fotografach, którzy byli pionierami i absolutnie zmienili spojrzenie na świat. Wybrałem taki temat, ponieważ sam zajmuję się trochę fotografią. Zapraszam was na mojego Instagrama. Jeśli ktoś jest zainteresowany, link w opisie. Ansel Adams, amerykański fotograf z wykształcenia pianista. Artysta zasłynął swoimi czarno-białymi fotografiami parków narodowych oraz jako autor wielu książek o fotografii, w tym trylogii podręczników techniki fotograficznej. Ansel Adams wymyślił system strefowy, technikę, która pozwala fotografom na przełożenie światła widzianego na konkretne odcienie, na negatywie i papierze, w ten sposób dając im większą kontrolę nad fotografią. Adams był również pionierem wizualizacji gotowej odbitki opartej na pomiarach światła podczas fotografowania. W tej chwili pełne archiwum prac Ansela Adamsa znajduje się w Centrum Kreatywnej Fotografii na Uniwersytecie Arizony w Tucson. Fotograf zmarł w 1984 roku w wyniku wady serca spowodowanej rakiem. Umierając pozostawił żonę, dwoje dorosłych dzieci oraz pięcioro wnucząt. Henri Bresson, jeden z najwybitniejszych francuskich fotoreporterów XX wieku, fotografował aparatem firmy Leica, uważany za ojca fotoreportażu. Zdjęcia Bressona pojawiły się w najbardziej znanych czasopismach trzech dekad oraz były wystawiane we wszystkich największych galeriach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jedna z wystaw była pierwszą wystawą fotograficzną, która trafiła do Louvru. Otóż Bresson w latach 20. studiował malarstwo. Potem ukończył studia malarskie i filozoficzne na Uniwersytecie w Cambridge. Pierwsze fotografie wykonał w 1931 roku. W latach 30. brał udział w słynnej ekspedycji etnograficznej do Meksyku, po której zaczął pracować jako niezależny fotograf. W 1937 roku kręcił film dokumentalny w Hiszpanii, a w 1940 roku został więźniem wojennym niemieckich obozów w Badenii. Po ucieczce z obozu w 1943 roku przyłączył się do francuskiego ruchu oporu. Po 1945 ponownie został niezależnym fotografem. Uwieczniał wtedy tak zwane decydujące momenty, które wyrażały kwintesencję danej chwili. Koncepcja ta wpłynęła na rozwój nowoczesnego reportażu. Bresson pracował dla prawie wszystkich wielkich dzienników i czasopism na całym świecie. Był współzałożycielem słynnej agencji fotograficznej wraz z Robertem Capoue, o którym jeszcze opowiem. Miało to miejsce w 1947 roku w Paryżu. Odbył podróże do Indii, Birmy, Pakistanu, Chin, Indonezji, Kuby, Meksyku, Kanady, Japonii, Związku Radzieckiego. Zmarł 3 sierpnia 2004 roku. Robert Capa, węgierski fotograf, jeden z najwybitniejszych fotografów XX wieku, autor zdjęć z 5 wojen: Hiszpańskiej wojny domowej, wojny chińsko-japońskiej, II wojny światowej, I wojny izraelsko-arabskiej i wojny indochińskiej oraz innych wydarzeń. Urodził się na Węgrzech, w młodości musiał opuścić rodzinny kraj, mieszkał w Berlinie, Paryżu, a później w Nowym Jorku, wiele czasu spędzając jednak w różnych częściach świata, gdzie toczyły się historyczne wydarzenia. Podczas hiszpańskiej wojny domowej, pierwszej fotografowanej przez siebie wojny, wykonał jedno z najważniejszych zdjęć tego konfliktu i całego swojego dorobku – padającego żołnierza. Podczas II wojny światowej wraz z pierwszą grupą alianckich żołnierzy brał udział w lądowaniu w Normandii. Choć większość z wykonanych przez niego wówczas zdjęć została bezpowrotnie zniszczona, 9 ocalałych stanowi cenny dokument tej operacji. W 1947 roku wraz z innymi fotografami założył agencję fotograficzną Magnum. Zdjęcia Capy ukazywały się na łamach m.in. W i Life. Jego motto brzmiało: jeśli twoje zdjęcia nie są dostatecznie dobre, to znaczy, że nie jesteś dostatecznie blisko. Znany był z zamiłowania do hazardu, alkoholu i licznych romansów. Zginął w wieku 41 lat w wyniku wybuchu miny, fotografując przebieg wojny w Indochinach. Bert i Hilla Becher.
niemieccy fotografowie. Poznali się w Düsseldorfie, gdzie studiowali malarstwo, pobrali się w 1961 roku. Wkrótce potem para rozpoczęła fotografowanie i dokumentację zanikających budynków niemieckiej architektury przemysłowej. Intrygował ich fakt, że wiele z budynków przeznaczonych do celów przemysłowych zostało zbudowanych z położeniem dużego nacisku na ich formę. Małżeństwo wspólnie pracowało w terenie i wykorzystując kamerę wielkoformatową fotografowało te budynki z wielu różnych punktów widzenia, jednakże za każdym razem starając się ukazać najwierniejszy obraz budowli. Następnie kolekcje zdjęć struktur o podobnych funkcjach były pokazywane sztuka po sztuce, dzięki czemu widz mógł dostrzec oraz porównać różnice w formie i stylistyce. Przeważnie były to wieże ciśnień czy magazyny. Andreas Górski, niemiecki fotograf, autor dwóch najdrożej sprzedanych zdjęć w historii, 99 centów, sprzedanego za 3 346 000 dolarów i Rain 2. Najdroższe zdjęcie na świecie, sprzedane za 4 300 000 dolarów. Urodził się w rodzinie fotografów. Charakterystyczne są dla niego wielkoformatowe, kolorowe zdjęcia o starannej kompozycji z licznymi detalami, pozbawione jednego dominującego elementu. Na jego zdjęciach ludzie pojawiają się jako drobne figurki, tak jak na przykład na zdjęciu z 1987 roku pokazującym z góry basen i jego otoczenie. Na zdjęciu Paris z 1993 roku przedstawił elewację budynku o prostopadłym układzie linii pionowych i poziomych, zaś na zdjęciu 99 centów ukazał wnętrze sklepu, w którym ułożone blokami towary tworzą kolorową mozaikę. Todd Hosen z 2000 roku przedstawia tłum ludzi gęsto wypełniający cały kadr. Fotograf żyje do dziś. Bruce Gilden, amerykański fotograf, uczęszczał do Penn State University, gdzie przez pewien czas studiował socjologię. W 1968 roku, po obejrzeniu filmu Powiększenie, kupił swój pierwszy aparat. Pomimo, że uczęszczał na wieczorowy kurs do School of Visual Artists w Nowym Jorku, praktycznie jest fotografem samoukiem. Jako dziecko spędzał godziny w oknie sypialni, obserwując ulicę przebiegającą pod jego oknem. Jego fascynacje życiem ulicznym doprowadziły do pierwszych długoterminowych prywatnych projektów fotograficznych, a następnie do fotografowania Nowego Orleanu. Gilden, który wykonywał projekty fotograficzne w takich miejscach jak Nowy Jork, Haiti, Francja, Irlandia, Indie czy Japonia, zaczął wystawiać swoje zdjęcia w 1971 roku i do tej pory wystawiane one były w wielu miejscach na świecie. Mocne, dynamiczne formy są charakterystycznymi cechami jego zdjęć. Gilden otrzymał wiele nagród za swoje prace, wliczając w to 3 nagrody Krajowej Fundacji Artystów. Jill Furmanowski, urodzony w 1953 roku, brytyjski fotograf specjalizujący się w dokumentowaniu muzyków. Urodził się w południowej Rodezji i wyemigrował wraz z rodzicami i bratem do Londynu w 1965 roku. Furmanowski sfotografował wielu głównych muzyków, w tym Boba Dylana, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Ramones, Boba Marleya, Amy Winehouse, Erika Claptona, Blondie, The Police, The Clash, Sex Pistols czy Predators. Aby uchronić swój projekt, Furmanowski wybrał 30 klasycznych czarno-białych zdjęć głównych artystów ze swojego 30-letniego archiwum, a następnie stworzył edycję 30 wydruków ciemni. Jego zdjęcia są tak naprawdę najpopularniejszymi zdjęciami artystów na świecie. Helmut Newton, czyli osobiście mój ulubiony fotograf, jest to niemiecko-australijski fotograf mody. Zasłynął przede wszystkim z kobiecych aktów, które niewiele miały wspólnego ze spełnieniem fantazji, pokazaniem dominacji. Na jego fotografiach kobiety były prezentowane jako silne, pewne siebie i wyniosłe. Został dostrzeżony przez australijskie wydanie Voyage. Od końca lat 50. skoncentrował się na fotografowaniu mody, a od 61 roku mieszkał w Paryżu. Od tamtej pory każda sesja była nie tylko sensacją, ale i ogólnokrajowym skandalem. Newton ostatecznie zdefiniował swój fotograficzny styl. Jedna z jego fotografii, Sweet Common, czyli Nadchodzą, to swoisty manifest
programowy ruchu kobiet przedstawiony w bardzo zmysłowy sposób. Feministki nazywały go antychrystem. Helmut Newton pracował z wieloma znanymi ludźmi, m.in. z Madonną, Alem Pacino, Davidem Bowie, Leonardem DiCaprio, Moniką Bellucci, Claudią Schiffer, Davidem Lynchem, czy też z Elizabeth Taylor czy Angeliną Jolie. W ostatnich latach swojego życia mieszkał w Los Angeles, zginął w wypadku samochodowym w Hollywood, uderzając w ścianę hotelu, w którym gościł podczas każdego pobytu w Kalifornii. Krzysztof Miller, polski fotoreporter. Od 1986 roku razem z Jerzym Gumowskim autor zdjęć dla pism drugiego obiegu w Polsce. Od 1988 roku fotograf Centrum Informacji Akademickiej NZS. Współpracownik przeglądu wiadomości agencyjnych. Fotografował w 1989 roku obrady Okrągłego Stołu. Od tegoż roku fotoreporter Gazety Wyborczej. Autor m.in. fotoreportaży z czechosłowackiej aksamitnej rewolucji, rewolucji w Rumunii, wojen w Bośni i Gruzji oraz cyklu zatytułowanego Zair. W 2000 roku był jurorem konkursu WordPress Photo. Opublikował książkę 13 wojen i jedna. Prawdziwa historia reportera wojennego. W 2012 roku powstał film dokumentalny pod tytułem Wokół Boga autorstwa Wojciecha Królikowskiego poświęcony pracy Krzysztofa Millera. W 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przez kilka lat zmagał się ze zespołem stresu pourazowego, popełnił samobójstwo. W 2016 roku został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Alfred Eisenstedt, niemiecki-amerykański fotograf urodzony w 1898 roku w Tczewie. Był pionierem fotografii reportażowej. Od młodości fascynował się fotografią. Pierwszy aparat firmy Kodak otrzymał od swojego wuja. Jego kariera szybko się rozwijała. W roku 1931 uzyskał nagrodę agencji amerykańskiej. Rosnący w siłę narodowy socjalizm w Niemczech stał się przyczyną emigracji Alfreda. W 1935 roku trafił do Stanów Zjednoczonych. Wykonywał fotografie w Mediolanie, Florencji, Wenecji, Paryżu i Londynie. Fotografował znane postacie polityki i kultury, m.in. Marilyn Monroe, Ernesta Hemingwaya, Alberta Einsteina, Churchilla, Kennedy'ego czy Roosevelta. Wykonywał także fotograficzne reportaże historyczne. Zmarł w wieku 97 lat na wyspie Martha Vineyard, gdzie od 50 lat spędzał lato. W Tczewie, gdzie urodził się Alfred, upamiętniono go w trakcie sesji historycznej pod tytułem Śladami nieznanych postaci Tczewa i okolic. Referat na temat słynnego fotografa wygłosiła Ewa Żywiecka. Organizatorzy sesji przygotowują publikację materiałów z sesji zawierającą obszerny biogram Alfreda, któremu również poświęcono mural, oczywiście w Tczewie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, a to Ciekawe i Światowa Historia oraz oczywiście Instagrama, o czym wspominałem na początku. Trzymajcie się, cześć!